Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest pan dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiali o drożejących paliwach, ale zaczniemy może najpierw od notowań ropy. Ropa Brent, czyli Londyn, wzrost w ciągu roku z 42 ponad 42 dolarów do 86 prawie. WTI, czyli Nowy Jork, do 83 z 41. Repco, czyli ropa rosyjska, z 39 do 81. W ciągu roku bardzo imponujący wzrosty notowań. No i ceny paliw w Polsce, 90, benzyna 95, w granicach 5,80, 5,90, podobnie ropa, czyli widzimy dosyć duże wzrosty cen paliw na rynkach światowych. Z czego wynikają te rosnące notowania ropy? Rosnące notowania ropy, jak patrzymy w horyzoncie powiedzmy roku, no to wynikają z tego, że cena ropy po pandemii, w czasie pandemii bardzo spadła, bo popyt na ropę i na paliwa płynne spadł w związku z zamykaniem gospodarek. Jak gospodarki się otworzyły, to ten popyt ożył. No i on ożył bardzo, że tak powiem, intensywnie, to znaczy od lutego do czerwca przyrost popytu na ropę był tak duży, jak zwykle zajęłoby to 5 lat. 7 milionów baryłek dziennie przybyło, że tak powiem, popytu, co w przeciętnych, normalnych warunkach to jest okres jakichś właśnie 5-6 lat. Więc tak silny przyrost no, powoduje naturalne, jakby to powiedzieć, no, podaż nie nadąża za tym. Przy czym pamiętajmy o tym, że skąd się podaż bierze. No to są odwierty i teraz na przykład były takie dwa źródła podaży istotne, tak, bo to jest trzech głównych producentów na świecie. Stany Zjednoczone, to jest ropa łupkowa, ona reaguje na ceny, ale ona reaguje z opóźnieniem i to z opóźnieniem od 2 do 3 kwartałów, czyli mniej więcej takim właśnie. Jeżeli jest sygnał cenowy odpowiedni, że się zaczyna opłacać, no to wtedy producenci sobie tą cenę na rynkach finansowych zabezpieczają, tą cenę ropy i zaczynają wiercić i po tam 6 miesiącach albo 9 wypływa ropa, ale trzeba na nią poczekać. Ona reaguje na cenę, ale trzeba poczekać. Drugie, no to jest właśnie wydobycie w krajach Zatoki Perskiej i pamiętamy o tym, że tam kraje Zatoki Perskiej, znaczy OPEC plus, łącznie Rosja, dokonały olbrzymich cięć wydobycia w trakcie pandemii. No i później nie były skłonne zbyt szybko, jakby to powiedzieć, wprowadzać tą ropę na rynek, bo obawiały się, że ten popyt może nie wzrosnąć tak gwałtownie. Pamiętajmy o tym, że mieliśmy po drodze wybuch tej ostrej pandemii COVID-u w Indiach, który jest krajem, który naprawdę dużo ropy zużywa. No i były obawy, że ten popyt nie rośnie. No a druga rzecz jest taka, że kraje te wiedzą, że perspektywa ropy długoterminowa jest taka, że świat odchodzi od ropy. No w związku z tym im zależy w tej chwili na maksymalizacji ceny. To znaczy może nie wszystkim, dlatego są spory w ramach OPEC, ale Arabii Saudyjskiej na pewno na tym, żeby tą cenę jak najwyższą osiągnąć. I mimo, że zgodziły się te kraje, żeby pompowywać coraz więcej ropy, ale robią to w dość wolnym tempie, po 400 tysięcy baryłek z miesiąca na miesiąc. W styczniu oceniam, czy to jest tempo właściwe. No więc ten popyt wyprzedził, że tak powiem, podaż, no i cena poszła do góry. I według ocen jeszcze sprzed 2-3 tygodni miało być tak, że takie perspektywy były, że po prostu popyt, ten wzrost popytu wygaśnie, już nie będzie taki dynamiczny i będzie popyt dość stabilny w czwartym kwartale tego roku aż do pierwszego przyszłego roku. A ponieważ Arabia Saudyjska dopompowuje coraz więcej tej ropy, amerykańskie wydobycie się też pojawi, to powinna cena ropy się obniżyć i mniej więcej pod koniec roku mieliśmy mieć koło 67 dolarów za baryłkę, a na koniec przyszłego roku 65. Natomiast teraz okazało się, że mamy na rynku ropy dodatkowego klienta. Tak, na globalnym rynku ropy. Tym dodatkowym klientem jest energetyka.
energetyka przestawiała się na ropę i wygenerowała dodatkowy popyt, bardzo silny popyt, i ten dodatkowy popyt po prostu wywindował te, winduje ceny do góry. No i perspektywy są takie, że te ceny ropy mogą pozostawać wysokie, wzrosnąć nawet jeszcze z tych poziomów, które są, trudno powiedzieć do jakich, ale pewnie niedużo więcej do końca roku, i dopiero potem zaczną spadać. Dlaczego ten gaz, dlaczego ten energetyka się przestawiła? Bo gaz bardzo zdrożał. Gaz zdrożał z podobnych powodów jak ropa, bo było odbicie popytu, z tym, że rynek gazu wygląda trochę inaczej, bo na rynku gazu tym, czym można handlować w sposób płynny, to jest LNG, a ten rynek LNG, tak, to jest gaz płynny, ten gaz ziemny, ale skroplony, i nim się handluje tak jak ropą, ale tego gazu w stosunku do całości to jest 13%. No i jak, a generalnie w systemie gazowym, to jest gaz rurociągowy, tam nie ma rezerw. Wiemy o tym, co się dzieje, jak powiedzmy Rosja zmniejsza dostawy. Tak? No, kraje trzymają rezerwy, ale te rezerwy są po prostu fizyczne, nie są tak duże jak na rynku ropy, bo rynek ropy ma rezerwy w postaci rynków terminowych. To, co się nazywa spekulacją, tak? Tymi różnymi rzeczami, to jest w zasadzie zagospodarowanie, że tak powiem, kreowanie popytu na ropę, którą później można upłynąć. Tutaj ten rynek terminowy to działa tylko na LNG i to jest bardzo mały fragment tego rynku, więc ten rynek po prostu LNG napotkał na barierę podaży, zwłaszcza w Europie, bo w Europie gaz jest najtańszy, więc jak dostawy na przykład ze Stanów, to wybierają najpierw Azję, Japonię i tak dalej, gdzie te ceny gazu są dwukrotnie wyższe niż w Europie. No i w Europie się okazało, że gazu jest za mało. Jak cena gazu jest za mało, ceny poszły w górę. No jak poszły ceny w górę, to się energetyka tam, gdzie można, zaczęła się przestawiać na ropę. No i z tego powodu mamy te ostatnie przyrosty cen ropy. Czyli można powiedzieć, że jeżeli chodzi o energetykę, wcześniej alternatywą dla gazu był węgiel. No on zawsze jest. Zawsze jest, tak? Tak, tak, on zawsze jest, tylko to właśnie to chodzi o ten taki, no kiedyś to właśnie cena gazu i cena węgla to były takie, no jak gaz był za drogi, to się opalało węglem, tak? No, w związku z tym ta cena gazu się kształtowała tak, żeby zużyć gaz, którego było dużo. A w tej chwili odżył, bo kiedyś był taki w zasadzie ropa została wyeliminowana z energetyki po pierwszych kryzysach naftowych, to po 70 roku. I wypchnięta została najpierw przez węgiel, a później przez gaz, jak odkryto tego gazu większe zasoby i zaczęto wydobywać też gaz łupkowy. Więc mamy taki, ten parytet odżył. W wielu krajach korzysta się z ropy i z gazu, na przykład w całej Zatoce Perskiej, gdzie jest jedno i drugie dostępne, no to wszystko zależy od tego, co jest tańsze, to się spala. Czyli gaz jest droższy, dlatego gaz energetyka jest, przestawia tak. się w dużej części świata. Znaczy, ceny gazu tak wzrosły, że gdyby ropa wzrosła w takim tempie jak gaz, to by kosztowała dzisiaj ponad $300 za baryłkę. No, rzeczywiście wielkość zupełnie astronomiczna. A chciałem pana zapytać jeszcze o ceny paliw w Polsce na tle Europy, bo tutaj rzeczywiście mamy te ceny w granicach 5,80, 5,90. W Europie Zachodniej jednak w większości przypadków ceny paliw są jeszcze wyższe. Z czego to wynika, że u nas jest jednak taniej niż na zachodzie Europy? To wynika z paru czynników. To znaczy generalnie surowiec, czyli powiedzmy surowiec, benzyna i olej napędowy są towarami, które można kupić na giełdzie w Rotterdamie. I ceny w krajach, które mają otwarte gospodarki, to znaczy gdzie można paliwo sprowadzić albo sprzedać za granicę, nawiązują do tego parytetu importowego. Myśmy ten temat parytetu importowego ćwiczyli bardzo dogłębnie z Komisją Europejską przy okazji połączenia z Lotosem, bo komisja mówiła, że będzie koncentracja, nie będzie, że jak się skoncentrujemy, to nie będzie konkurencji. My pokazywaliśmy, że ta konkurencja była, tak? Znaczy jest, bo jeszcze do tej koncentracji nie doszło, z tego powodu, że obecnie jesteśmy krajem, który importuje paliwo.
My importujemy 30% zużywanego, ponad 30% zużywanego diesla pochodzi z importu, ponad 8% zużywanych benzyn pochodzi z importu, więc dostęp do rynku jest. I w związku z tym ten parytet obowiązuje, więc my ceny hurtowe w Polsce nawiązują bezpośrednio do cen tych ARA, które są w dolarach w Rotterdamie, plus no, przemnożone przez kurs walutowy, czyli kurs złotego do dolara, który w ostatnim okresie się osłabił. No i teraz to jest ropa, do tego dochodzą koszty tam przerobu rafinerii, przy czym nie dokładamy kosztów przerobu naszych, tylko tak naprawdę od razu nawiązujemy do tych cen paliw na rynkach, wobec tego dokładamy takie średnie światowe koszty przerobu, no bo to jest towar, i do tego są podatki. No i teraz są różnice w tych podatkach między krajami, no i też różnice, jakby to powiedzieć, w kosztach funkcjonowania rafinerii, no bo czyli w tych marżach rafineryjnych, które sobie rafinerie doliczają, żeby po prostu no, funkcjonować, bo no, trzeba skądś brać pieniądze na rozwój i tak dalej. No, a marże w krajach, które są bogatsze, te koszty rafinerii, prawda, są większe, no bo płace są wyższe ceny gruntu i tak dalej, i tak dalej. No prawie wszystko jest droższe. No mamy, jak porównamy dochód na głowę, no to różnica pomiędzy Niemcami a Polską to jest, no w Niemczech jest dwa razy wyższy dochód na głowę niż w Polsce przeciętnie. No, w związku z tym tam jest drożej i te ceny są wyższe. No i do tego jeszcze dochodzą czynniki sezonowe. Na przykład latem było tak, że w Chorwacji na początku lipca w Chorwacji była najdroższa benzyna w Europie, a w Słowenii była najtańsza benzyna w Europie. W Polsce ceny paliw należą do najtańszych. To w zależności od okresu, ale obecnie, bo to sprawdzałem, to taniej jest tylko w Rumunii i Bułgarii. I to zarówno gdy chodzi o olej napędowy, jak i benzynę. I jeszcze na zakończenie, ostatnie pytanie. Chciałem pana zapytać o rynek detaliczny w Polsce, bo na polskim rynku działa kilka koncernów, w tym kilka dużych koncernów zagranicznych. Jak wygląda konkurencja? Więc jeśli chodzi o rynek detaliczny, to mamy 7700 stacji, prawie 7800 stacji. Tak? Orlen ma 1800 stacji. Zagranicznych stacji jest około 1600. Ponad 3000 stacji to są operatorzy niezależni, więc na tym rynku jest też konkurencja i jakby to powiedzieć, ci niezależni operatorzy albo zagraniczni nie muszą się zaopatrywać w paliwo u nas. To, że Orlen zaopatruje w paliwo koncerny BP i Shell, to jest wybór tych koncernów, no bo one mają, rozważają ofertę sprowadzić paliwo z Rotterdamu albo kupić w Orlenie. No, kupują w Orlenie, bo im się bardziej opłaca, czyli sprzedajemy po prostu taniej niż mogliby sprowadzić. Gdybyśmy starali się sprzedać drożej, no to sprowadziliby paliwa, my byśmy ze swoją produkcją zostali. Tak działa rynek. Czyli ta konkurencja jest, czyli jest, koncerny jest. Kupują po prostu paliwo tam, gdzie jest taniej, tam, jest, gdzie im się bardziej opłaca. Jest, tak, jest i rynek jest płynny. Zresztą widać, bo jak porównamy rynek na przykład ropy i gazu, to popatrzmy, że rynek ropy jest płynny, cena ropy wzrosła, ale w zasadzie jest w takich przedziałach spotykanych. No, znamy cenę ropy 84 za dolary, to bywały ceny wyższe, natomiast cen gazu właśnie takich, jakie obecnie widzimy, no to do tej pory nie były notowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za udział w naszym programie. Naszym gościem był pan dr Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen. Dziękuję państwu. Dziękuję.